pierwsze spotkanie rundy wiosennej na własnym stadionie i to jeszcze przed tak liczną publicznością. Był jakiś stresik, większe emocje przed wyjściem na murawę? Znaczy na pewno jakiś tam dreszczyk emocji zawsze towarzyszy, kiedy wychodzimy na murawę, szczególnie przy tak wspaniałej publiczności. No i cieszę się, że te trzy punkty tutaj zostają u nas, bo to mogliśmy zrobić dla kibiców. Pierwsze zwycięstwo zanotowaliście po poprzedniej porażce. To był wypadek przy pracy, czy po prostu teraz nabraliście rytmu i jesteście już bardziej właśnie w tym rytmie meczowym? Znaczy na pewno gdzieś tam zderzyliśmy się tak z tym Górnikiem, ale powiedzieliśmy sobie, że to jest właśnie wypadek przy pracy i że w kolejnym meczu musimy zdobyć 3 punkty, no i tak się stało. Zadaliście kłam opiniom, które mówiły, że w ostatnich meczach zdarzało wam się bardzo dużo tracić bramek już w pierwszej połowie. Teraz to wy jako pierwsi wyszliście na prowadzenie, utrzymaliście je do końca. A w drugiej połowie zabrakło trochę sił, bo czy Śląsk po prostu zaczął grać swoją grę? Znaczy na pewno lepiej się gra, kiedy pierwszym wychodzi się na prowadzenie i ta gra troszkę jest łatwiejsza wtedy. No druga połowa, myślę, że za bardzo się cofnęliśmy, pozwoliliśmy Śląskowi na więcej. W pierwszej połowie lepiej to wyglądało, byliśmy bardziej agresywni, ale koniec końców 3 punkty zostają u nas i trzeba się cieszyć ze zwycięstwa. Bardzo dobrze układa ci się współpraca na boisku. Tutaj byłeś bardzo aktywny, wymiany podań ze Sławkiem Peszko czy z Marku Kolarem. Nie czujesz jakiejś presji ciążącej na tobie? Nie czuję presji. Gdzieś tam chłopaki pomagają na pewno na boisku. Trener też nie nakłada żadnej dodatkowej presji, więc trzeba się skupić po prostu na swojej pracy i myślę, że dzisiaj nieźle to oglądało. Przed wami spotkanie wyjazdowe z liderem tabeli. To będzie faktycznie jakiś sprawdzian tego, jak się przygotowywaliście w ciągu zimy i taki prawdziwy test kontrolny? Myślę, że jeden mecz nie będzie testem. Tak naprawdę jeden mecz nie oceni tego, jak się przygotowaliśmy do całej rundy, więc nie będzie to żaden test. Podejdziemy do tego meczu jak do każdego innego i jedziemy do Gdańska na pewno powalczyć o 3 punkty.